Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczyna się kolejny ciekawy dzień w Sejmie, a Państwa i moim gościem dzisiaj wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak mówiłem, ciekawy dzień w Sejmie ze sprawą ustawy tak zwanej piątki dla zwierząt, kilkunastogodzinne nocne posiedzenie komisji. I pytanie, czy pana zdaniem ta ustawa to jest przełom, game changer na wsi. To zmieni na wsi podejście do PiS. Wieś w wymiarze takim socjologicznym, jak jeszcze kojarzy się osobom trochę starszym, to już jest przeszłość. Dzisiaj struktura mieszkańców wsi jest trochę inna. Rolników tak naprawdę na wsi jest do 10%, może trochę więcej, w zależności od miejscowości. Natomiast generalnie na wsi coraz więcej osiedlają się ludzie, którzy czynią z tego urokliwego miejsca często swoje miejsce na ziemi, czy też ci, którzy pracują w różnych drobnych przedsiębiorstwach okołorolniczych. Więc pytanie pana redaktora, w jaki sposób to będzie oddziaływało na wieś, to pewnie aż takiego dużego nie będzie miało, ale jeśli chodzi o sam sektor rolniczy, to już to czujemy po mailach, po telefonach, po rozmowach z polskimi rolnikami, którzy po prostu są oszukani, wyzyskani przez partię, na którą oni i całe środowisko wiejskie tak naprawdę postawili i zaufali. Ale też politycy PiS mówią, ale no, branża, o której mówimy, jest niewielka. Oczywiście eksponowanie problemu branży futerkowej i przykrywanie tym tematem pozostałych zapisów ustawy jest nieuczciwe. Tam jest wiele zapisów, które w dużo większym stopniu dotyczą większej części rolników niż tylko przedstawicieli branży futerkowej. Ale jeśli o to pan redaktor zapytał, to także uważamy, że nie można stosować metod bolszewickich, gdzie pozostawia się ludziom, którzy prowadzą swoje biznesy także od wielu pokoleń i oni w pewnym momencie dowiadują się, że mają rok na zamknięcie swoich firm. To oczywiście jest nieuczciwe wobec nich, ponieważ nawet w Holandii, czyli kraju, można by powiedzieć o takiej wysokiej wrażliwości światopoglądowej i lewicowej, jest vacatio legis ponad 10-letnie do 2024 roku i mamy informacje, z których wynika, że to vacatio legis, ten okres przejściowy, tak lepiej to trzeba określić, będzie jeszcze wydłużony. Więc trzeba poważnie traktować przedsiębiorców. Pamiętajmy, panie redaktorze, że moda na zwierzęta, na futra, moda na skóry zwierzęce coraz bardziej przechodzi do lamusa. Dzisiaj futra są coraz częściej ekologiczne. Świadomość ekologiczna obywateli, także Polski, się zmienia. Trendy modowe, ocieplanie klimatu, więc ta branża naturalny koleją rzeczy będzie się kurczyła. A skoro się będzie kurczyła, to znaczy, że należy stworzyć jej warunki, bo jeżeli ta ustawa zostanie dzisiaj przyjęta, a jutro podpisana przez pana prezydenta, no to ja jestem przekonany, że banki zaczną wypowiadać umowy kredytowe tym przedsiębiorcom, którzy mają obrotówki, którzy mają kredyty na działalność gospodarczą. A gdzie czas na zamortyzowanie biznesu? A gdzie czas na przebranżowienie się? No nie można w ten sposób traktować Polaków. I to jest ten pierwszy segment. I to jest ten pierwszy segment, panie redaktorze, który jest nadmiernie eksponowany. Dużo ważniejszą rzeczą jest to, że podcinana jest branża produkująca mięso drobiowe i wołowe, która jest w pewnym cyklu technologiczno-rolniczym, w pewnym takim systemie naczyń połączonych, bo jeżeli tę branżę podetniemy, a przypomnę, że 40% eksportu polskiego mięsa drobiowego jest pozyskiwane w systemie halal i koszer, a 30% mięsa wołowego, to jeżeli tę branżę podetniemy, to co z produkcją zboża, która była na rzecz tej gospodarki produkowana, co z paszami, to wszystko po prostu się zachwieje.
przemysł i przemysł rolno-spożywczy i same rolnictwo będzie po prostu podcięte. Jest to podrzynanie gardła polskiemu rolnictwu. Jest to ustawa antypolska. Ja osobiście, jako człowiek, który ceni sobie wolność, chciałbym zwrócić uwagę także na to, że tam jest zapis, który dopuszcza, aby przedstawiciele jakichś tam organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji wchodzili na posesje ludzkie. No ja jestem osobą, która ceni sobie wolność, święte prawo własności i nie życzę sobie u siebie na podwórku jakichś ekoterrorystów, którzy będą biegali i szukali zwierząt. Ale z drugiej strony takie zapisy są, te organizacje, o których pan mówi, to nie tylko ekoterroryści, ale też organizacje, które przede wszystkim to nie są, to są organizacje, które dbają właśnie o to, żeby ludzie nie maltretowali zwierząt, interweniując. Ale to nie w ogóle, panie redaktorze, wszystkich zwyrodnialców i bandytów, którzy swoje zwierzęta maltretują, od razu wsadzić trzeba do więzienia. Ale to nie państwo z jakichś tam stowarzyszeń będą biegać po podwórkach, tylko trzeba w to uzbroić, w te narzędzia, przede wszystkim inspekcje weterynaryjne i policję. Oczywiście te organizacje mogą monitorować, mogą zgłaszać, ale ja na przykład sobie nie życzę, żeby święte prawo własności było w ten sposób łamane, że na podwórko i na moją posesję może wchodzić sobie kto chce. A liczy pan na... Mam takie prawo. Mam wrażenie, że... Znaczy, biorąc pod uwagę wczorajsze głosowanie i postawę kolegów pana z sejmowych ław z Koalicji Obywatelskiej i z Lewicy, kolegów i koleżanek, to ta ustawa pewnie przejdzie dzisiaj w Sejmie. I pytanie, czy liczy pan w takim razie na prezydenta na weto? Nie sądzę, żeby pan prezydent zawetował. Nie odpowiedział jeszcze, nie wypowiedział się w tej kwestii. Jakoś dziwnie pan prezydent zniknął, a przecież jeszcze nie ma zimy. Więc na nartach jeszcze nie jeździ. Ciekawe, co tam robi. No, są takie sytuacje, gdzie prezydent powinien się w jakiś sposób wypowiedzieć. No, na razie tylko wiemy, że pan prezydent, co prawda w wymiarze społecznym, ale zatrudnił swoją córkę. No, każdy tata kocha swoje dzieci, pięknie, ale miliony jej rówieśników jakoś nie mogą liczyć na taką fajną pozycję w CV. I była to niezręczność. Nie chcę tego też przesadnie eksponować jako coś bardzo złego, bo to nie jest też nic takiego złego, ale jest to z pewnością taka niezręczność, która mogłaby się nie trafić. O. Ale właśnie też pytanie, wracając jeszcze na chwilę do tych głosów, które, o których pan mówi, głosów rolników, a co się mówi na sejmowych kuluarach? Czy do pana też na przykład przychodzą politycy PiS i żalą się, że na czym ty mi mówią o tym, że nie chcą nad tym głosować, ale muszą, no bo taka jest dyscyplina. No było paru takich, którzy się troszkę martwili, jak wrócą do siebie na wieś, gdzie zawsze chodzili jako bohaterowie, a teraz mogą im mieszkańcy niejednej wsi popędzić kota. Oczywiście nie mam nic do kotów, żeby była też jasność. W każdym bądź razie no widać było zdenerwowanie w szeregach kolegów Solidarnej Polski, którzy na razie pokazali, że stoją twardo po stronie ojca Tadeusza, a nie ojca Jarosława. Ciekawe, jak to się skończy. No minister rolnictwa już pękł, zmiękł, żeby też nie było analogii do panów pęków. Więc najpierw pisał buńczuczne listy, a teraz zagłosował tak jak pół PiSu. Albo większa część. A czy teraz PSL, ludowcy i sojusznicy będą prowadzić jakieś działania właśnie, które wokół tej sprawy, żeby zmienić, no właśnie tak jak mówiliśmy, pytałem od na początku, żeby zmienić to poparcie, myśli pan, że będzie jakaś ofensywa? Nam nie potrzeba robić ofensywy. Wczoraj rozmawiałem z rolnikami na proteście, jako chyba jedyny parlamentarzysta zaprosiłem ich do siebie, żeby mogli napić się oczywiście herbaty, kawy i tak dalej. I rozmawialiśmy z nimi. To są naprawdę poważne problemy. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, jest to system naczyń połączonych, cały łańcuch ekonomiczny. Jest to naprawdę podcięcie polskiego rolnictwa, które jest na świecie uznawane za najlepszą markę. Nie wiem, po co to, bo przecież już Francuzi zacierają ręce. Jakbyśmy wypadli z tego eksportu w systemie koszer i halal, to oczywiście zaraz wejdą rolnicy francuscy.
Trzeba po prostu, i to jest jakby klucz mojej oceny i opinii, którą wypracowywałem sobie przez ostatnie kilka dni. Uważam, że... ale pozwoli pan, bo to jest z punktu widzenia, myślę, także stronnictwa naszej koalicji najważniejsze. Trzeba przede wszystkim roztropnie znaleźć równowagę pomiędzy interesami polskich rolników a dobrostanem, zdrowiem zwierząt. Nie ma zgody na maltretowanie, nie ma przyzwolenia dla zwyrodnialców, którzy biją czy okrutnie traktują zwierzęta, bo to są istoty, które odczuwają cierpienie, ból, przyjaźń psa. Ja akurat w swoim życiu, większość mojego życia, teraz niestety nie mogę, bo się przemieszczam, towarzyszył mojemu życiu pies, przyjaciel, często w najtrudniejszych chwilach najlepszy przyjaciel, więc ja jestem osobą wrażliwą na punkcie zwierząt, ale też patrzę na to roztropnie i nie godzę się na rzeczy, o których wcześniej mówiłem. A co do przyszłości, to też pytanie, jeszcze kończąc już ten wątek tej ustawy, bo ona jest ważna, ale pytanie też, czy pan znajduje jakieś uzasadnienie polityczne, czy pan wie, czy pan domyśli się, dlaczego prezes postawił na ten temat, na start nowego sezonu politycznego, gdy problemów ekipy rządzącej jest sporo. No, w tym tygodniu cały czas nabrzmiewa sytuacja na Śląsku, jest cały czas koronawirus, 600 mniej więcej średnio wykrytych przypadków dziennie i tutaj nagle PiS stawia na taką sprawę, o której mówiła partyjna młodzieżówka PiS-u w czerwcu, no i tyle. No to jest typowa przykrywka oczywiście, ale też pamiętajmy, że dla każdego ugrupowania, szczególnie dla liderów, ważny jest także przekrój społeczny, przekrój wiekowy, przekrój ideowy tak zwanego elektoratu, czyli tych wszystkich, którzy popierają daną partię. I tutaj dla mnie ewidentne jest to, że Jarosław Kaczyński próbuje odbić się od prawej ściany, gdzie jest Konfederacja Zbigniew Ziobro i próbować łowić w elektoracie centrowym, no bo widzimy, że już jak poprosił dobrych ludzi o głosowanie za ustawą pisowską, to już koledzy z Platformy i z Lewicy biegną do Jarosława Kaczyńskiego mówiąc: hello, tutaj my dobrzy ludzie, chcemy poprzeć cię, drogi Jarosławie. I tutaj to przesunięcie elektoratu PiS-u w stronę ludzi młodych, ludzi o umiarkowanych poglądach, ale z wrażliwością na los zwierząt, może dać PiS-owi duże, duże przyrosty przy marginalizowaniu Zbigniewa Ziobry, który jest największym zagrożeniem dla zarówno projektu Zjednoczonej Prawicy, ale także w sukcesji po Jarosławie Kaczyńskim. A czy co do samych projektów, czy projekt Szymona Hołowni, ten ruch Polska 2050, to dla PSL-u ciekawy potencjalny sojusznik, na przykład na Mazowszu? My bardzo szanujemy wszystkie ruchy obywatelskie. Szymon Hołownia jest, można powiedzieć, takim rokującym dobrze politykiem centrowym. Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze było plasowane w centrum. Ze względu na, że tak powiem, tradycyjne wartości, to było część w stronę naszych członków, w stronę takiej centroprawicy, ale ze względu na wrażliwość społeczną trochę bardziej na lewo, więc to centrum to jest takie miejsce, w którym Polskie Stronnictwo tkwi i mam wrażenie, że Szymon Hołownia także jest politykiem centrowym, umiarkowanym, o określonych poglądach. Ja osobiście rozmawiałem z przedstawicielami ruchu Szymona Hołowni. Były to dobre rozmowy. Mamy ze sobą dobre relacje i myślę, że trzeba to kontynuować. A właśnie czy są nowe sygnały kuluarowe o Mazowszu? Coś, bo szczerze mówiąc, ja jako dziennikarz śledzący tą sytuację rozmowy nowogrodzkiej nie mam nowych sygnałów. Czy jest decyzja, czy nie, dotycząca Mazowsza? Czy pan kuluar coś nowego? Na razie na szczęście politycy PiS-u bawią się takimi pionkami na mapie i kłócą się, gdzie ma być stolica Mazowsza i sekunduje bardzo panu posłowi Suskiemu i innym, którzy już się widzą marszałkami województw i dopóki będą się kłócić o to, gdzie ma być stolica, to jestem spokojny o rozwój województwa mazowieckiego pod rządami Adama Struzika.
roztropnego włodarza, który zapewnił podział województwa w wymiarze statystycznym, aby biedniejsze rejony nie traciły na środkach unijnych, czyli ten aspekt najważniejszy z punktu widzenia narracji pisowskiej upada. Doszkolić się panowie z PiS-u, a nie robić siebie już marszałkami. I więcej powagi i merytoryki, a mniej głupot, bo ludzie patrzą na to, jak się kłócicie, gdzie ma być stolica Mazowsza, czy w Siedlcach, czy w Radomiu, czy w Płocku. Ja jako mieszkaniec Płocka chcę powiedzieć, że Płock nie cierpi z tego powodu, że stolicą Mazowsza jest Warszawa. My kompleksów nie mamy, ponieważ Płock był stolicą Polski wtedy, kiedy Mazowsze jeszcze nie było wsią. Na koniec chciałbym zapytać o inne, jakby inną narrację, którą kreuje chyba przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość, tą narrację o potencjalnym sojuszu z PSL-em, z PSL-em Koalicją Polską. Prezes PiS chyba w poniedziałek był jego wywiad. Pytanie, skąd się to pana zdaniem bierze? Czy to jest, skąd ta narracja się bierze, skoro politycy PSL-u i prezes PSL-u i pan wielokrotnie mówili, czy pan poseł Sawicki, czy inni posłowie politycy, że na randkę z Modliszką się nie wybierają, a PiS cały czas ten temat, nazwijmy to, drąży. No to jest oczywiste, bo jest to obniżenie wartości negocjacyjnej Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, który musi w swojej strategii walki z PiS-em brać pod uwagę ten element, że nie jest niezastąpiony. My oczywiście od razu zrozumieliśmy, że tutaj szykuje się dla nas w PiS-ie rola straszaka na Ziobrę i zdemaskowaliśmy to, powiedzieliśmy, że nie interesuje nas taka rola, ani żadna inna, ponieważ pamiętamy, że jeszcze kilka lat temu PiS mówił, że trzeba PSL wyeliminować, słowa haniebne, słowa, których nigdy nie zapomnimy i z partią antydemokratyczną, z partią antysamorządową na randkę nie idziemy. O tym dzisiaj, to tutaj postawimy kropkę, dzisiaj chyba o 19 głosowanie czy 18 w sprawie ustawy dotyczącej ochrony zwierząt, więc będzie się, szykuje się ciekawy wieczór w Sejmie. Za rozmowę bardzo dziękuję Państwa i moim gościem dzisiaj był Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu PSL Koalicja Polska. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana redaktora, dziękuję za rozmowę. Wszystkim Państwu życzę miłego dnia.